Siema, hejo z rajderzy i rajderki. Co tam u was? Jak tam po wakacjach? Przygotowani na nowe wyzwania, na pracę, na szkołę? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, hejo z rajderki, rajderzy. Co tam u was po wakacjach? Jak tam wypoczęliście, żeby przystąpić z powrotem do ciężkiej pracy i do nauki? No u mnie, słuchajcie, co u mnie słychać? U mnie bardzo dużo pracy w tygodniu. Nie ma kiedy jeździć, ale zawsze się postaram w weekend coś wyjechać, coś nagrać. Czyli zawsze coś będzie wrzucone na kanał, jakiś filmik. No i co, no tak jak mówię, no dużo pracy, nie ma czasu na nic, trzeba po prostu pracować, no. Dostałem paczkę od Lita, znowu muszę wam pokazać. Wcześniej miałem inne ochraniacze, teraz Lit przysłał mi takie ochraniacze. No... Wkrótce mnie zobaczycie w nich. No i z czego jestem bardzo zadowolony? Buty, nie? Buty motocyklowe, ale wyglądają jak normalnie buty do chodzenia, Adidasy. Są wzmacniane po bokach. Też wam je zaraz ogram pokażę. No teraz nie mogę wyciągnąć, ale naprawdę powiem wam, że kozackie. Pod kolor właśnie tych ochraniaczy też. Wybrali akurat moje kolory, nie wiem dlaczego. No patrzcie, w czapce Lita jeżdżę, koszulkach Lita, spodniach Lita, czyli nawet skarpetki Lita chyba mam gdzieś tam. No wcześniej miałem inne te nakolanniki, a teraz właśnie będę miał Lita. Muszę wam powiedzieć, że w porównaniu do poprzednich na pewno lepsze mają tutaj zapięcia i regulacje. No ładnie to wygląda po prostu, jest to zrobione kozacko. Nie wiem, ile kosztują takie nakolanniki, nie wiem też, ile kosztują takie buty. No nie wiem, no dzisiaj myślę, nie wiem, ochotę mam quadem wyjechać właśnie w tych butach. Kurde, trzeba wyjechać. No trzeba wyjechać. I tak się właśnie zastanawiam, nie chce mi się ubierać kasku. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj sobie dam spokój, może jutro wyjadę. Ładna pogoda będzie. Po prostu przetestuję nowe buty, nowe nakolanniki. Nawet do kasku chyba będzie nawet pasowało. No słuchajcie, no co, jadę, natankuję samochód, jadę do sklepu. Pochodzę w tych butach, być może, że będą mi służyły jako takie typowe dochodzenia też, takie no Adidasy. No i co, no... Co, no czekajcie na jakieś tam filmiki, coś na pewno wleci. Chciałbym wam więcej coś poopowiadać, ale no nie za bardzo wiem co. No przecież wam nie będę opowiadał o mojej pracy, bo to... Tu chodzi po prostu o zabawę, o motocykle, a nie o to, co ja robię. Ja wiem, żebyście chcieli wiedzieć, nie? Ale no nie, ja to no, trochę prywatności muszę też mieć, nie? Nie można tak, wiecie, wszystko. No i mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. No, już wam pokazuję buty. Muszę zajrzeć do sprzętów, jak tam się sprzęciche mają. A buty? Buty. To są buty do wheelie, do stuntu. Patrzcie, tutaj jest wzmacniane. Tak samo boki. Wentylacja. Zapinane na rzepa. Kolorystycznie pasują idealnie pod
pod nakolanniki. A sprzęta czekają. Przykryte. No, trzeba coś po południu wyjechać, upalić. Przetestować nowe buty. Tyle w tym odcinku, no. Jestem zadowolony w ogóle ze współpracy z Litem. Naprawdę dbają o mnie. Bardzo dbają. No i tak jak wspominał ten kolega, pamiętacie, co przyjechał raptorem? Łukasz. I pamiętacie, jak Łukasz mówił, nie? Że najlepsze Willy to zawsze w takich butach wychodzi, nie? W tych enduro to tak słabo, nie ma takiego czucia, nie? I w hamulcu. A to jest właśnie podstawa. No dobra, no to co? No to trzymajcie się i czekajcie na jakieś odcinki. Coś tam na pewno wleci. Elo. Także Bleku jak zawsze w dobrym humorze. Nie ma to tamto. Nie ma, że boli. Hejos. Trzymajcie się. Inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.